Sebastian Górny, witam, a w studiu goszczę pana Waldemara Sługockiego, senatora Platformy Obywatelskiej, no i szefa tej partii w regionie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie senatorze, na początek porozmawiajmy sobie trochę o polityce międzynarodowej, no bo mieliśmy w Warszawie szczyt bliskowschodni. Niektórzy mówili antyirański, niektórzy mówili, że to szczyt pokojowy. W każdym razie miało być to duże wydarzenie dla Polski. Miało jakby tak przynajmniej twierdzi strona rządowa, miało to ugruntować pozycję Polski na świecie. No i co właściwie z tego szczytu nam pozostało, bo tak, mamy napięte stosunki z Iranem, co już było wiadomo przed szczytem, a w trakcie szczytu wyszło, że mamy także teraz napięte stosunki z Izraelem i to ponownie. No tak, niestety, należy ubolewać się nad tym. Poza tym, że były huczne zapowiedzi przed szczytem i straszne utrudnienia w funkcjonowaniu dla mieszkańców Warszawy, to szczyt niestety nie przyniósł zakładanych przez rządzących profitów, dlatego że ta cała awantura, którą dzisiaj śledzimy, jest bardzo niebezpieczna dla Polski. Ja przypomnę, że te nasze trudne relacje z Izraelem nie sięgają tylko szczytu i jego reperkusji, wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela i nieszczęśliwego też trochę okresu, bo wiemy, że w Izraelu za kilka miesięcy odbędą się wybory, ale także chciałbym nawiązać do tej ustawy o IPN-ie i także takiej nerwowej i mocnej, dość znaczącej reakcji Izraela. I myślę, że... No ale tam to się wydawało, że tam to już jakby tamten konflikt zażegnany. Tutaj właśnie przyjeżdża premier Izraela. No i się zaczyna, tak? Bo on oskarża... Właściwie to nie do końca wiadomo, czy oskarża, czy nie, bo to jest cytat prasowy, który podobno nie do końca oddający myśl premiera. No niemniej znowu wyszła ta kwestia, czy Polacy wspomagali w zagładzie Żydów, czy nie. Ale panie redaktorze, czy to jest przypadek? Skąd te takie relacje? Czy nie jest troszkę też tak, że rządzący za wszelką cenę chcą budować jakąś narrację, która u partnerów naszych izraelskich wywołuje dokładnie odwrotną reakcję? Trochę działamy tym swoim postępowaniem jak płachta na byka. Chciałbym powiedzieć, że... No to tutaj bym akurat bronił strony polskiej, no bo to nie było żadnego, można powiedzieć, z naszej strony żadnej takiej wypowiedzi, która mogłaby sprowokować taką wypowiedź premiera. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten czas, o którym teraz mówimy. Jasne, jeżeli chodzi o IPN, to tam było stanowisko ministra spraw zagranicznych, ono było negatywne wobec projektu ustawy jeszcze przed procedowaniem go w Sejmie i w Senacie i minister spraw zagranicznych ostrzegał, formułował pewne zagrożenia. Stało się jak stało, wszyscy wiemy, no pewien ferment i taka niedobra atmosfera pozostała, niestety nad tym należy ubolewać. No dzisiaj pojawiają się takie wypowiedzi, wiemy, że Polska nie będzie uczestniczyła w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który miał się odbyć w Izraelu, to wszystko jest niedobre. Odwołany, tak, ale nie wiemy, panie redaktorze, co spowodowało, że taka wypowiedź pojawiła się po tym szczycie wschodnim. Nie znamy kuluarów, kuchni wszystkich wydarzeń, niemniej jednak i wszyscy komentatorzy i media zagraniczne, w tym brytyjskie, amerykańskie, raczej powiem najdelikatniej jak tylko mogę, sceptycznie oceniają to wszystko, co się stało, także relacje polsko-izraelskie, wskazując jednak na tutaj pewnego rodzaju fiasko, nieumiejętność prowadzenia polityki zagranicznej przez rząd polski, więc myślę, że te oceny nie są pozbawione jakichś przesłanek merytorycznych. Mnie tylko zastanawia, dlaczego te relacje z Izraelem, które były poprawne, trzeba powiedzieć, to są trudne relacje, ta nasza historia jest bardzo trudna obu narodów. Oczywiście pytanie, czy my powinniśmy rozmawiać, myślę o Polakach, o rządzie państwa polskiego i rządzie Izraela, włącznie z wysokimi urzędnikami, najważniejszymi praktycznie obu państw, w taki sposób. Czy jednak dyplomacja w mojej ocenie wymaga ciszy, spokoju, dystansu i zacisza gabinetów. To wszystko nie służy. Być może jest też w jakiejś mierze używana ta retoryka na potrzeby
kampanii wewnętrznej skierowanej do wewnątrz Izraela. Ale myślę, że państwo silnej, mądrej dyplomacji powinno sobie z takimi problemami radzić. Mało dobrze, tego... A jak pan ocenia decyzję premiera, który stwierdził, że jednak na ten szczyt do Izraela nie pojedzie? Bo pamiętamy po tych wypowiedziach premiera Izraela, no wydawało się, że zostało to wszystko załagodzone. Premier mówi, że to jakby jest wspólne porozumienie, że wszyscy wiemy, że nie o to chodziło. Tak? A potem jest informacja o tym, że jednak premier do Izraela nie pojedzie. Znaczy chciałbym jeszcze powiedzieć, że jest taka, a propos jeszcze polityki zagranicznej państwa polskiego, no jest też dzisiaj media donoszą, że jest taka coraz istotniejsza krytyka ministra spraw zagranicznych i jego polityki zagranicznej. Ja myślę, że to nie tylko pan minister Czaputowicz ponosi konsekwencje, ale także ośrodków władzy jest więcej w Polsce, które kreują politykę zagraniczną. Oczywiście prezes Rady Ministrów, ale także Pałac Prezydencki. Pan prezydent, który partycypował i nerwowo komentował tuż po szczycie w nocy na Twitterze te wydarzenia. Ofiarował swój pałacyk. To wszystko jest, w taki sposób nie uprawia się dyplomacji. Decyzja z premiera. Mojej ocenie może zbyt pochopna, zbyt natychmiastowa. Nie wiem, czy odbywały się rozmowy. Tych wydarzeń kuchni nie znamy, tych relacji. Nie wiem, czy to pomoże, czy nie. Być może obie strony do tego doszły. Trudno tak na gorąco komentować. No ale jeżeli chcemy być poważnym partnerem, to myślę, że Grupa Wyszehradzka, ta czwórka państw, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, no to dość istotna grupa, w której współpracujemy przecież od początku przemian okrągłego stołu. Byliśmy sobie z tego rodzaju liderami przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. I myślę, że to jest dobra formuła i w takiej grupie budowanie pewnych relacji międzynarodowych też jest ważne. Nie wiem na ile premier, nie wiem czy to jest najlepsze rozwiązanie, przyznaję szczerze. Nie wiem na ile szczere, na ile podyktowane uzgodnieniami, na ile uzgodnione, a na ile tylko taka emocjonalna, nerwowa reakcja. Jak mówiłem, dyplomacji potrzebny jest spokój, dystans, merytoryka i twarde, ale konsekwentne rozmowy. Wymachiwanie przysłowiową szabelką nie jest najlepszym rozwiązaniem. Generalnie wiemy, że w afekcie, w emocjach niedobrze jest podejmować jakichkolwiek decyzji. To znamy z naszego, pewnie każdy z nas, autopsji z naszego prywatnego życia, więc w dyplomacji szczególnie takie działanie jest niedobre. Nie wiem, czas pokaże, czy to jest dobra, czy zła decyzja. W mojej ocenie takie odwołanie, a wcześniejsze, huczne zapowiadanie tej wizyty, no trzeba się zastanowić, jak się kreuje pewną agendę relacji w stosunkach zagranicznych, to musi być wszystko ułożone, przemyślane, po to, żeby potem nie dochodziło do takich absurdów, bo przez świat dyplomacji to będzie odebrane jako fiasko, bez wątpienia. Trzeba przyznać, że wypowiedzi polityków izraelskich no jakby nie ułatwiały decyzji o wyjeździe do Izraela, w tej ostatniej wypowiedzi, które mówił między innymi o antysemityzmie wyssanym przez Polaków z Górnej Matki, co już nieraz padało. Mhm. Ale jeszcze wracając do tej konferencji w Warszawie, no to także dosyć zaskakujące były wypowiedzi wysokich polityków amerykańskich na temat mienia, które po żydowskiego, tak, że tutaj należałoby jakoś to uregulować w formie finansowej, tak, że strona polska powinna jakby zwrócić byłym właścicielom czy to pieniądze, czy majątek. No, ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, panie redaktorze, no bo żyjemy zupełnie w innej rzeczywistości. Tak, gdyby iść tym tropem... Przypomniano, że strona amerykańska w latach 60. No jakby wzięła na siebie to, tak? Były specjalne i dziwne. Trudno zakładać, że politycy, wysocy politycy amerykańscy tego nie wiedzą. Gdyby iść tym tropem i wziąć pod uwagę i poważnie traktować te słowa, no to one są równie absurdalne, jak równie absurdalne są słowa pana prezesa Kaczyńskiego wobec roszczeń wobec Niemiec. Ja myślę, że ten czas rozliczeń chyba już został zakończony i to też jest pole do takiej jednoznacznej, ale w ramach dyplomacji, relacji pomiędzy ministrem spraw zagranicznych korpusem dyplomatycznym, czy nawet wysokimi urzędnikami Stanów Zjednoczonych w Polsce i poza naszymi granicami. My powinniśmy reagować, ale nie nerwowo, nie na forum środków masowego przekazu w Polsce, ale skuteczność polega na czym innym. Nie jest najskuteczniejszy ten, kto najgłośniej krzyczy. Dobrze. Kończąc
kwestię tej konferencji. Polska coś zyskała? Mam duże obawy, panie redaktorze. Chcieliśmy tutaj tą konferencją pokazać, że ta polityka wschodnia jest nam obca, że te relacje i orientowanie się Polski w polityce wschodniej są dla nas ważne, no ale ten epizod i poza tym epizodem, proszę powiedzieć szczerze, panie redaktorze, co się przebiło, o czym się dowiedzieliśmy, jakie są ważne ustalenia tego szczytu, poza tym zdarzeniem, o którym tak wiele już rozmawialiśmy i de facto rozmawia nie tylko cała Polska, Europa, ale także w jakiejś części świat, na pewno Stany Zjednoczone, i to niepokoi, że nie przebijają się żadne fakty merytoryczne, opinia publiczna nie została poinformowana. Ten komunikat końcowy w jakiś sposób fundamentalny, taki znaczący, mocny, nie przebił się, nie trafił do każdego z nas. No, czy wiemy, pan, ja, ktokolwiek z państwa, jakie były ustalenia? Krótko, 3, 2, 4 równoważniki zdań, no nie potrafimy tego powiedzieć, bo to się nie przebiło do opinii publicznej. Niestety, to też pokazuje, jak wyglądał ten szczyt. Ten temat kończymy. Rozmawiamy sobie o rzeczy, która także wywołuje już od ładnych kilku tygodni sporo kontrowersji w Polsce. Chodzi oczywiście o tak zwane taśmy Kaczyńskiego, czyli zapis rozmów prezesa Prawa i Sprawiedliwości z austriackim biznesmenem na temat ewentualnej budowy 2 drapaczy chmur na działce należącej do spółki Srebrna. Wątków jest wiele, jak wiemy. Pytanie do pana, no takie podstawowe, no bo to jest kwestia kontrowersyjna, czy polityk ma prawo prowadzić działalność, jakby nie patrzeć, gospodarczą, tak? Strona rządowa twierdzi, to jest zupełnie, czy należy rozdzielić, tak, to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, to, co się dzieje w spółce Srebrna. Nie ma złamania prawa, pana zdaniem? Co jest coś, do czego można by się przyczepić? Jeżeli jestem zawodowym, jeżeli byłbym zawodowym politykiem, no to muszę i czerpałbym pożytki, dochody z tejże działalności politycznej, to muszę stać na straży, zresztą nie będąc też muszę stać na straży porządku publicznego, ale także polskiej racji stanu. Tutaj dochodzi do wielu kontrowersji. Kontekst jest bardzo szeroki i niezwykle złożony, panie redaktorze. Dlaczego? Dlatego, że ów pan jest z jednej strony prezesem partii rządzącej, z drugiej strony podejmuje decyzje biznesowe, z trzeciej strony przywołuje prezesa banku i nakazuje mu udzielenie kredytu, z kolejnej zaś strony przywołuje ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Mówiliśmy o tym, że to jest złe, trudne rozwiązanie, łączenie funkcji prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości, że jest nietransparentne. Przywołuje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości zarazem jako lider, jako szef polityczny, instruuje go, jak ma się zachowywać. No to wszystko zakrawa na jakąś śmieszność. To karykatura demokratycznego, wolnego państwa, jeżeli państwa prawa. O spotkanie z ministrem sprawiedliwości, to Jarosław Kaczyński się wybrał i z tego co wiem, rozmawiali o wyborach. To prawda, ale wcześniej wielokrotnie i sukcesywnie pan minister Ziobro, jak i wszyscy inni ministrowie i ważni funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości meldują się na Nowogrodzkiej, pokazują niejednokrotnie. Ale to podobno jest standard, tak raz w tygodniu trzeba po prostu porozmawiać, ustalić priorytety na najbliższy tydzień. No właśnie, no i kto wie, co było wśród tych priorytetów i czy nie było też kwestii Srebrnej. Znaczy ja uważam, że to jest naganne. Czar Jarosława Kaczyńskiego jako takiego prawego człowieka pozbawionego jakiejkolwiek wiedzy o tym, co się dzieje w świecie gospodarki, o tym, jak się prowadzi konto, czy posiada się nawet konto. Myślę, że to był mit, że to był mit skrzętnie budowany na potrzeby przekonywania obywateli, że to jest taki ciepły, sympatyczny, miły, trochę zagubiony w sensie funkcjonowania w tym współczesnym, elektronicznym świecie polityka. A to jest, jak okazuje się po tych taśmach, wszyscy to słyszymy doskonale, świetnie orientujący się, cyniczny, bezwzględny polityk. I pamiętam też, że na gruncie lubuskim niektórzy politycy pozwalali sobie używać
słów, które nie licują, a tu się okazuje, że nie trzeba szukać pewnych przewinień i błędów u sąsiada, bo najpierw trzeba zacząć od ciebie i polecam, żeby zajęli się najpierw swoim środowiskiem. No dobra, ale to ta kwestia główna, która nurtuje, czy no bo jak wiemy, jest ustawa, która zabrania partiom politycznym prowadzenia działalności, tak. No bo jest dotacja z budżetu państwa. Z budżetu państwa. Wszyscy obywatele składamy się na działalności partii politycznych, czy nam się to podoba, czy nie. No ale takie są przepisy. No i czy tutaj jest jakiś... wielu podkreśla, że nie ma, może tak powiem to. Wielu twierdzi, że tu nie ma złamania prawa, więc no, na dobrą sprawę Nic wielkiego się nie stało. Ale dlaczego nic się nie stało, panie redaktorze? Jeżeli fundacja, która jest de facto zapleczem partii politycznej, prowadzi działalność, znaczy to już się przebiło gdzieś w mediach ogólnopolskich, no bo proszę zwrócić uwagę, przy założeniu, że ta transakcja dochodzi do skutku, Fundacja Srebrna realizuje ten projekt, buduje dwa wieżowce, to może powiedzieć, prowadzić, znowelizować ustawę o finansowaniu partii politycznych i powiedzieć teraz niech partie polityczne uzyskują środki na swoje funkcjonowanie w inny sposób. No dobrze, no ale stałoby się to w sposób nieuczciwy. Nie doszło. No ale nie doszło nie dlatego, że ktoś nagle obudził się i powiedział, to jest niemoralne, jestem szefem partii politycznej, to nie licuje z godnością polityka, to nie licuje z przepisami prawa i tak dalej. Nie było takiej refleksji. Nie udało się z innych przyczyn i to doskonale wiemy. No tak, W Warszawie, jak usłyszeliśmy, nikt, kto nie jest z Platformą Obywatelską, nie ma szansy na prowadzenie działalności gospodarczej. No, to jest jakaś fikcja, panie redaktorze. No dlaczego? No przecież wiele osób prowadzi w województwie lubuskim, w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Warszawie. No przecież to są jakieś absurdy. Tak twierdził prezes. To też było nagrane na tych Nie, ja wiem. No to pan prezes po prostu żyje w jakimś dziwnym świecie albo specjalnie kreuje taką rzeczywistość. No przecież centrale wszelkich firm, w tym europejskich, światowych, znajdują się na Polskę czy na Europę Środkową, Wschodnią, wielu, właśnie w Warszawie. I nie słyszałem ani oficjalnie, ani nieoficjalnie, żeby były jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem działalności, z prowadzeniem działalności gospodarczej w Warszawie, więc to jest jakaś utopia, chyba że pan prezes myśli o sobie i chciałby w taki sposób nietransparentny, na pograniczu prawa, czy łamiąc być może przepisy prawa, prowadzić działalność gospodarczą, tak jak pokazują to właśnie te taśmy i całe przedsięwzięcie zlokalizowane wokół średniej, srebrnej. Temat jest bardziej zagmatwany i trudniejszy, bo toczy się postępowanie w prokuraturze, austriacki biznesmen jest przesłuchiwany. No i było właśnie to spotkanie na dzień przy pierwszym przesłuchaniu. Jarosław Kaczyński wybrał się do Zbigniewa Ziobry. Nawet jeżeli nie rozmawiali o sprawie, to jednak pewna atmosfera niedomówień jest. Bez wątpienia, panie doktorze, ale co niepokoi? No, gdyby nie było sprawy, proszę sobie wyobrazić, też grupa parlamentarzystów opozycji złożyła wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. I proszę sobie wyobrazić o to taką sytuację. Wczoraj była konferencja prasowa relacjonowana szerzej opinii publicznej. I teraz te osoby, które pozwoliły sobie na złożenie wniosku do prokuratury, są inwigilowane przez służby publiczne. I to jest żenujące, jak mówią, przez CBA, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chodziło o to, że szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie sprawdził oświadczenia majątkowego pana prezesa. Ja podczas sprawozdania dwa lata temu... Szef, które trzeba przyznać, że pracował w Srebrnej, w spółce Srebrna. To jest naganne. I ja chcę powiedzieć, tylko dokończę to myślę, jeśli pan pozwoli. Ja dwa lata temu podczas wysłuchiwania sprawozdania z funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożyłem prośbę do szefa CBA, aby również sprawdzić oświadczenie pana ówczesnego ministra środowiska, pana Szyszki, który też niejako wpisał oświadczenie majątkowe stodołę o zaniżonej znacznie wartości. A okazało się tak,
że to jest piękna willa. Więc tu, gdyby to było, panie redaktorze, obiektywnie i uczciwie, gdyby takie wydarzenia działy się po stronie polityków opozycji, to telewizja publiczna zrobiłaby z tego programy i awantury niebywałe, które byłyby emitowane 24 godziny na dobę, aż nie wyobrażam sobie, jak skandalicznie brzmiałyby paski, które pojawiają się na przykład w TVP Info. Myślę, że pan Jacek Kurski zbudowałby taki przekaz, że przeciętny obywatel myślałby, że ci politycy opozycji to są wręcz nieprawdopodobnie nieuczciwi, niegodni ludzie. Tutaj mamy realne problemy. Za każdym razem, jak rozmawiamy, schodzi na telewizję publiczną, więc kończymy ten temat. No bo tak jest traktowana przez polityków PiS. Przechodzimy do kolejnego tematu. No także pewna afera w każdym razie wypłynęła zaraz po tym, jak pojawiły się taśmy Kaczyńskiego, czyli to, co dotyczy Stefana Niesiołowskiego z czasów, kiedy był znaczącym politykiem Platformy Obywatelskiej. Tak? Skandal obyczajowo-korupcyjny, nazwijmy to w skrócie. No i mówię szczerze, jedna rzecz pierwsza, ogólna, czyli pytanie o czas, kiedy on się pojawił, te informacje, które uzyskaliśmy, a wiadomo jest, że ta sprawa pochodzi sprzed wielu lat i można było ją... opinię publiczną poinformować zdecydowanie wcześniej, więc to też swoistego rodzaju przykrycie tego wątku, który zakończyliśmy przed chwilką. Natomiast każde tego typu postępowanie w mojej ocenie jest naganne i są organy państwa. Dzisiaj, tak jak mówimy, PiS rządzi, skutecznie potrafi przykrywać aferę srebrną, budowę dwóch drapaczych mur, dwóch wieżowców. No to niech sobie radzi też z aferą tą, o którą pan pyta. I każdy, kto łamie przepisy prawa w Polsce, każdy bez wyjątku, w tym politycy, muszą ponosić konsekwencje. Nie ma, przepraszam za trywializm, nie ma świętych krów w państwie polskim. Bez względu na to, czy to jest funkcjonariusz PiS-u, Platformy Obywatelskiej, jakiejkolwiek innej partii politycznej, nazywa się tak czy inaczej, musi ponosić konsekwencje za swoje czyny. To jest moje stanowisko. Koniec, kropka. Ja takiej wiedzy nie miałem. Ktoś, kto posiada taką wiedzę i jest prokuratura, która jest oskarżycielem. Jeżeli prokuratora po przeanalizowaniu uważa, że to jest materiał, który obciąża tego czy innego polityka, niech postępuje, idzie do sądu i rozpoczyna proces. Wszystko. Nie zamierzam tu nikogo bronić. Każdy jest kowalem swego losu, każdy ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. Każdy, kto łamie przepisy prawa, powinien ponosić za to konsekwencje. Rozumiem, że gdyby był to polityk czynny, Platformy Obywatelskiej, też powinien ponieść konsekwencje polityczne. Na szczęście nie jest politykiem Platformy Obywatelskiej. Ale był. No, w każdym razie będziemy się przyglądać także rozwojowi tej sprawy. Porozmawiamy trochę o wyborach, no bo to przecież rok wyborczy i to podwójny. Koalicja Europejska została najpierw ogłoszona i teraz się powoli rozwija. To jest, zacznę od tego, czy to jest twór na kampanię wiosenną i jesienną, czy tylko i wyłącznie na wiosenną, bo pamiętam, że Koalicja Obywatelska skończyła się na dobrą sprawę na wyborach samorządowych ubiegłorocznych. Tak, to prawda, ale ten twór Koalicji Europejskiej ma być szerszą formułą, jest de facto szerszą formułą, bo obok jednego środowiska politycznego wówczas pojawia się cała paleta innych ugrupowań, które do tej pory nie partycypowały we wspólnym froncie na zbliżające się wybory. I myślę, że tutaj już zadeklarowanie wprost przez Włodzimierza Czarzastego akcesu przystąpienia do tej Koalicji Europejskiej jest czymś pozytywnym. Ja myślę, że to, czego obawia się Zjednoczona Prawica, no to też zjednoczenia się różnych partii politycznych po stronie opozycyjnej. I myślę, że z punktu widzenia tych wyborów europarlamentarnych... Tak, bo o tym się właśnie mówi od samego początku tej kadencji, tylko jakoś do tej pory trudno było to zrealizować, tak? Czyli to połączenie
sił opozycyjnych. Czy jest teraz faktycznie szansa, bo faktycznie SLD przystąpiła, ale ciągle jeszcze Nowoczesna się... Katarzyna Lubnauer mówi, że ona jest za, ale jak do tej pory chyba nie ma tak oficjalnego. PSL też jest za, ale ciągle jeszcze nie ma, więc... Ciała statutowe tych partii będą przesądzać, to ostatecznie trwają debaty. No to jest tak troszkę, panie redaktorze, że te partie polityczne poszczególne jeszcze analizują swój potencjał wyborczy. Barometrem są oczywiście sondaże i każdy czeka do ostatniego momentu, bo każdy liczy na to, że jednak odbije się w jakiejś mierze jeszcze i poprawi ten swój wynik wyborczy. I to będzie takim stymulatorem ewentualnie do podjęcia takiej czy innej decyzji. To wszystko pokazuje, że pójście w koalicji, sondaże tak pokazują naturalnie, kalkuluje się z punktu widzenia wyniku wyborczego, ale chyba myślę, że w dużej mierze duża część społeczeństwa polskiego, naszych obywateli oczekuje jednak tutaj pewnej integracji, wspólnego pójścia do wyborów, aczkolwiek to jest trudna też konstrukcja, bo ona rodzi pewne zagrożenia potem po wyborach, co do spoistości i tak dalej, ale myślę, że czas jest specyficzny, czas jest trudny, czas wymaga odpowiedzialności w długim horyzoncie czasu, takiej odpowiedzialności, która pozwoli też zbudować szeroką ofertę, nie tylko personalną, ale także programową, skupić dużą rzeszę Polaków. Się zastanawiają, jak to wszystko zszyć, bo to programowo czasami bywa dosyć odległe, jeżeli chodzi o poszczególne ugrupowania. Moim zdaniem, panie redaktorze, żyjemy w takim czasie, gdzie fundamenty państwa demokratycznego są zagrożone. Fundamenty demokratycznego państwa prawa i teraz myślę, że ta koalicja ma takie trzy elementy, które powinny ją odróżniać od dzisiaj rządzących, czyli po pierwsze proeuropejskość i tu nie ma złudzeń, bo i referendum akcesyjne, które miało miejsce w 2003 roku, 2-3 czerwca i w konsekwencji wejście 1 maja 2004 roku Polski do Unii Europejskiej pokazywały, że Polacy są za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Poparcie dzisiaj według różnych pracowni waha się w granicach od 83 do 88% dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Niezmiennie. Chwała im za to. To jest jeden wątek, proeuropejskość. Drugi, oddanie hołdu i poszanowanie systemu demokratycznego. No, to jest oczywiście pluralizm polityczny, gospodarka wolnorynkowa. To także ma wyróżniać ten blok, tą szeroką koalicję proeuropejską i rządy prawa. Poszanowanie dla konstytucji jako ustawy zasadniczej i stanowienie takiego prawa, które będzie w zgodzie z konstytucją, a nie konsekwentnie ją łamało. I to są trzy takie fundamenty, wokół których ta grupa partii politycznych powinna się koncentrować, bo to są fundamenty de facto, za którymi opowiedzieliśmy się i w 1989 roku, i w 1997. To są też w jakiejś mierze, one wpisują się w kryteria kopenhaskie, umożliwiające przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. To są takie ważne elementy, dzisiaj niestety podważane. No dzisiaj aparat państwa podporządkowany jest, czy równa się partii politycznej. No, przeżywamy swoistego rodzaju déjà vu, nie odkrywam tutaj niczego nowego. Pierwszy sekretarz dawniej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli a dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości, próbuje odgrywać analogiczną, podobną funkcję. Wie pan co, to jest żenujące. Prezes Rady Ministrów, ministrowie spotykają się na spotkaniach na Nowogrodzkiej z liderem partii, odbierają dyspozycje polecenia. To jest skandaliczne, prosta i bardzo znamienna i szanowana przeze mnie tradycja obowiązywała w Polsce po 1989 roku, że lider partii zwycięskiej staje na czele rządu i bierze za to odpowiedzialność. Jak pamiętam, no były wyłomy mniejsze lub większe, ale generalnie to uprościłoby i ułatwiło życie. Dzisiaj jest ośrodek władzy, realny ośrodek władzy, gdzie indziej. Mało tego, a prezes tego ośrodka władzy, jedna osoba, która ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się w Polsce, nie może ponieść żadnych konsekwencji, myślę, politycznych i innych, ponieważ de facto fizycznie nie podejmuje żadnych decyzji, nie składa żadnego podpisu na żadnym akcie, czy to prawa, czy też propozycji rozwiązań prawnych, czy też konkretnych decyzji, bo de facto
nie podejmuje tych decyzji. Podejmuje je nadrzędnie wobec swoich członków partii politycznej. Pan Jarosław Kaczyński jest szeregowym posłem, ale też nieraz politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że to najważniejsza osoba w państwie. Także... To muszą się zdecydować, czy jest najważniejszą osobą w państwie, czy szeregowym posłem. Panie senatorze, zbliżamy się powoli do końca. Pożegnaliśmy byłego premiera Jana Olszewskiego. W Senacie była specjalna uchwała, nie poparta jednogłośnie. Senatorowie Platformy Obywatelskiej wstrzymali się. Tak, pan także? Tak, wstrzymałem się. Dlaczego? Absolutnie. Już mówię dlaczego. Pojawiły się komentarze tutaj także w przestrzeni mediów społecznościowych. Jeden z lubuskich polityków także pozwolił sobie na komentarz i przestrzegam przed takim bezrefleksyjnym komentowaniem i jakby brakiem wiedzy na temat kontekstu, w jakim to wszystko się działo. Honoruje pamięć byłego premiera. Jasne. I wie pan, powiem panu szczerze, wiele takich uchwał, absolutna zdecydowana większość, podejmowana jest w duchu konsensusu. Strony domawiają się i nie ma najmniejszego problemu, żeby takie uchwały przechodziły i tu nie chodzi. Chciałbym, żebyście mieli państwo, słuchacze, telewidzowie, telewizji, teletop, jasność i gwarancję. Nie budziła kontrowersji osoba świętej pamięci Jana Olszewskiego, tylko sposób procedowania i treść tej uchwały. No nie może być tak, że pomija się, że dzisiaj z perspektywy dnia codziennego ta uchwała wpisuje się w bieżącą politykę, jest swoistego rodzaju orężem bieżącej polityki rządzących. No pomija się, czy wyrzuca się, czy nie przyjmuje się propozycji zapisania, no przecież wszyscy wiemy, znamy, to jest najnowsza historia państwa polskiego, losy świętej pamięci Jana Olszewskiego, jego relacje z Lechą Wałęsą, przecież to, że został prezesem Rady Ministrów, wyszło z ówczesnego pałacu prezydenckiego z Belwederu, to Lech Wałęsa był ówczesnym prezydentem, blisko też współpracujący. Współpracujący z Janem. Stracił stanowisko, także wyszło także, z okay, pałacu ale, prezydenckiego. Ale to są fakty, czy nie? No są. Fakty. No to ja chciałbym tylko, żeby ci, którzy formułowali tego żądaliśmy, uchwałę, oddali cześć historiografii. Jeżeli jest zapisane pewne zdarzenie, to trzeba je umieścić w tej uchwale. Jeżeli kooperował z ówczesnymi opozycjonistami, z którymi dobrze się rozumiał, współpracował, walczył o wolną Polskę, ale dzisiaj te osoby są w innej formacji politycznej, która jest w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, to nie można ich dzisiaj wyrzucić z tej uchwały i nie pokazać tej kooperacji, relacji, współpracy, walce o wolną Polskę, tylko i wyłącznie dlatego, że dzisiejszy interes polityczny tego nie wymaga, tak? Czy wręcz przeciwnie, wymaga tego, żeby tych elementów, te wątki tam się nie pojawiły. Uważam, że to jest skandaliczne. I teraz partia rządząca powinna się unieść ponad tego typu sytuacje, bieżącą politykę. Jeżeli ja z panem spotykam się dzisiaj, nie wiem, 19, tak? Dnia lutego 2019 roku i ktoś będzie sporządzał jakąś notatkę na pański czy na mój temat dotyczącą tego, z kim się pan spotykał, to nie może wyrzucić ten fakt z pamięci, napisać, że spotykał się pan, opisując z dzień po dniu, z różnymi politykami, a ze Sługockim akurat nie. No to jest skandaliczne. Dlaczego? Jest to spotkanie czy nie? Jest. No to trzeba o tym zapisać, napisać. I tego zabrakło. Po prostu koleżanki i koledzy przygotowali w tą uchwałę, nie szanując tego wszystkiego, co działo się w ówczesnym czasie, także w kontekście życia, pozytywnej działalności świętej pamięci Jana Olszewskiego. I to była, bo my nie byliśmy przeciw. Chciałbym, żeby państwo mieli tego świadomość. Tylko to jest zanegowanie faktów, oczywistych, naturalnych faktów. Więc dlatego wstrzymaliśmy się, bo z drugiej strony brakło nawet, proszę zobaczyć, z jednej strony mówią i pojawił się ten wpis koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, że tak wielki człowiek. No oczywiście, że wielki człowiek. No to czemu nie oddać czci właściwej czci temu człowiekowi, opisując jego życie takie, jakim było.
Dlaczego zabrakło pewnych wątków, które są nie na rękę dzisiaj dla Prawa i Sprawiedliwości? To nie była uchwała polityczna. To była uchwała, która miała upamiętnić życie jednego z ważnych polityków w Polsce po 1989 roku. I na tym zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Przypomnę tylko, że gościem pana Waldemara Sługockiego, senatora Platformy Obywatelskiej.